Borówki. 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 Dobra, wielkoniku. Dobra, bo dzisiaj miało być takie dwa dni, w których miałem walczyć z przeciwnościami losu, być zdanym samym na siebie i na samochód. Zaczynam od kompletowania sprzętu niezbędnego mi właśnie do tej podróży. Spać gdzieś tam pod chmurką w samochodzie, wiecie, jeść konserwy jakieś. Dobra, garce są, mata jest, to teraz bigos. Jakieś dania ze słoika. Nie pykło. Pokrótce o trasie dzisiejszej. Lądek Zdrój, stąd wystartowałem. Dobra, i tak wam to nic nie powie. Tu jest generalnie śnieżnik i tu będę jechał granicą cały czas z powrotem do lądku. No jestem w jednej ósmej drogi może, no. Patrzcie się. Normalnie na Triforcie. Nie wiedziałem, że tutaj coś takiego jest. Trawersuję sobie czerwony szlak, który jest, no tak jak widzieliście przed chwilką, szeroką, szutrową drogą. Jadę niebieski... O, w stronie niebieski, tak się to nazywa, patrzcie się. No, rewelacja jak dla mnie. Poddaję się. Jest taka procedura, nawet urząd skarbowy ją ma czynnego żalu. To są jednak jednokierunkowe single. Jadę, wypatruję z daleka, no teraz już nie mam jak zjechać. Bo ja po prostu się tam wcześniej wbiłem w połowie tego szlaku, na tego straila. Przed chwilą minąłem strzałkę właśnie, tam wiecie, była przecinka i taka... widziałem strzałkę właśnie, że to jest jednokierunkowe, także mea culpa. No dojeżdżam do najbliższego miejsca, gdzie się da z tej ścieżki zjechać i pojadę już normalnie szlakiem. Sorry. Czarna góra. Jak patrzę na tą górę, że musiałbym tam wyjść z wysokości. Ona ma 1200, czyli miał, nie ma wysoko, 300 parę metrów. 350, ale nie chce mi się. Trawersuję całą Czarną Górę bokiem, bokiem za nią po prostu i wjadę gdzieś tam na tamtej przełęczy. Nie chcę mi się tam do góry jechać. Słuchajcie, jedno krótkie wyjaśnienie, bo sam byłem w błędzie, takim samym przeświadczeniu żyłem jeszcze do niedawna. Wiecie, borówkowy od śnieżnika i dalej granicą. Taki wiecie, kultowy szlak, bo to jest bardzo fajny szlak. Ja go tam troszkę powiększyłem jeszcze o Czarną Górę. A w sumie to obok Czarnej Góry, którą właśnie teraz trawersuję, bo nie mam ochoty tam, wiecie, no tam jest wyciąg, więc domyślacie się, co tam się może dziać teraz, wiecie, piski, krzyki i tak dalej, mniejsza z tym. Borówkowy szlak wcale nie wziął się z, właśnie z, wiecie, z borówek, bo słuchajcie, no generalnie, no jak tak pomyślicie na logikę, no to wiecie, no borówek raczej w polskich górach nie brakuje. Spotkacie je praktycznie rzecz biorąc wszędzie. Słuchajcie, borówkowy dokładnie wziął, borówkowy szlak wziął swoją nazwę z tego, że właśnie zaczyna się na śnieżniku, znaczy umownie, nie wiem, tam może gdzieś wcześniej, bo za chwilę znowu się odezwą fachowcy, że tam on gówno prawda, że on tam gdzieś, wiecie, za drzewem w prawym logu w stronie Śląskiej, no wiecie o co chodzi, nie? Mniej więcej zaczyna się od biegnie dwa punkty takie charakterystyczne, to jest śnieżnik i borówkowy wierch. Widziałem troszkę tego zjazdu z tej Czarnej Góry, dobrze, że tam nie jechałem, mega rąbana, bez sensu. No a teraz jadę sobie znowu takim shooterkiem, 5,6 km do schroniska pod śnieżnikiem. Słuchajcie, docieram do schroniska pod śnieżnikiem. Generalnie nie lubię tego schroniska. Byłem tu 4 razy i za każdym razem to był jakiś dramat.
ale może się coś zmieniło. Tak, omijał śnieżnik, znaczy omijam, opuszczam śnieżnik. Słuchajcie, widoki są bardzo słabe, bo jest no taka pogoda, no nie zapowiadałem opadów, ale jakbym, no nie wiem, taka jest na granicy moim zdaniem. Bardzo słaba widoczność, jest ledwo co widać okoliczne góry. No i teraz cóż, słuchajcie, do Polska Góra, bo Góra Polska, tak się nazywa ten szczyt, do tej góry to jest w linii prostej około 12,5 km. Czyli około 14-15 liczę szlakiem, jadę wzdłuż granicy, znaczy potem cały czas będę jechał wzdłuż granicy, tylko potem odbijam ze szlaku, jadę już taką no, granicą, a nie szlakiem. No, także rozpoczynamy taki kwintesencję właśnie tego borówkowego szlaku, czyli śnieżnik borówkowy. Borówkowa góra, chyba tak to się nazywa, sorry, nie wiem, tak to się pisze. Szlak w większej części wygląda właśnie tak, czyli wąski, fajny singiel w borówkach. Słuchajcie, ten zjazd jest taki, no co mi w nim nie pasuje, to luźne kamienie. Luźne kamienie, bardzo tego nie lubię, bo to tak wiecie, nie da się nabrać tej prędkości takiej, żeby to tak miało ręce i nogi, ale generalnie szlak bardzo dobry. No co? Borówy. Może jednak coś w tym jest, że tu się cały czas w borówach jedzie. Faktycznie, kurde, no. No nic, jedziemy. Kierunek Polska Góra. Dobrý den. Dobrý den, taky. Jedno? Jedno? Jedno. A jedno. Tak, jestem przed Polską Chorą. No i powiem wam szczerze, kurde, daleko ten śnieżnik. Tam hen daleko. Kurde, na kawałek drogi jednak. Aha, tu jest Czarna Góra. Czyli tym pasemkiem podjeżdżę. No powiem wam szczerze, czekajcie, no cztery dyszki zrobione. No ale tak ambitnie bym powiedział. Słuchajcie, no teraz się generalnie odłączam od szlaku. Teraz będę już jechał granicą stricte. Tam jest jakaś ścieżka. A w ogóle, aha, jeszcze jedna rzecz, to jest Polska Chora, czyli Rudawiec, należący do korony gór polskich. Nie wiedziałem. No, także zobaczcie na mapie. Nadkładam troszkę drogi i robię teraz ten kwadrat.
którego tu widzicie, czekajcie. No. Robię tutaj ten kwadrat i ten prostokąt. No i zobaczymy co dalej, słuchajcie, bo mam jeszcze niecałe 2 godziny do zachodu słońca. Temperaturka tak już dosyć fajnie spada, także no, powiem wam szczerze. Docieram do szczytu Brousek, wyłączam się już teraz. Słuchajcie, zobaczcie sobie w ogóle na tutaj, popatrzcie na tą panoramę, słuchajcie. Jak na dłoni. W oddali. Czekajcie. W oddali śnieżnik, słuchajcie, kawał drogi, serio. Smrk, 1109 metrów. Generalnie za miedzą już są rychlebskie ścieżki, praktycznie rzecz biorąc, ale ja lecę chyba tu. Tak robi mi się już trochę powoli ciepło, ale echo, ja cię kręcę. Jest godzina 19, za godzinę zachód słońca. Ja mam do przejechania 12 km. W dodatku jadę bez mapy, bo telefon, znaczy mam mapę, ale mam 10% i zostało. Niestety sterowanie drona trochę kosztuje baterię. Jadę z zegarkiem. No, tak jak Bozia przykazała, chyba będę musiał zrobić całego tripa. Zaczyna się robić ciasno z czasem. Przełęcz Giera Otowicka. Minąłem Borówkowy w afekcie. Trudno, słuchajcie, ewakuuję się, bo już jest naprawdę kwestia paru minut, będzie ciemno. Życie. Bezpiecznie do domku. Sauna. Pizza. Słuchajcie, podsumowanie, bo w sumie wczoraj to nie zrobiłem tego podsumowania. Mega naprawdę wymagający kondycyjnie szlak. Ja jechałem to na elektryku i byłem zajechany. Fakt, że moja forma pozostawia wiele do życzenia, ale tak czy siak naprawdę trzeba tam się, to jest po prostu góra, dół. Mega bardzo wyczerpujący szlak, ale warty przejechania. Długie, proste, tnie się tam po prostu jak Pershing, także generalnie polecam. Do następnego, cześć.